Cześć, 28 odcinek na podsłuchu. Zaczynamy. W tym odcinku temat będzie bliski sercu chyba każdego internauty. Pornografia, między innymi, ale też przy okazji porozmawiamy o usługach identyfikacji użytkownika w internecie, bo akurat tak się złożyło, że te tematy zaczynają nam się składać do kupy dzięki ostatniemu pomysłowi przedstawionemu przez rząd, otóż, czy też wspieranemu przez rząd w zasadzie, a przedstawionemu przez pewną organizację pozarządową. Więc, jak zapewne słyszeliście, pewna organizacja pozarządowa w Polsce proponuje, żeby uregulować, kwestię dostępu do pornografii i m.in. wprowadzić weryfikację wieku osób, które tą pornografię oglądają. No i tak, od razu zaznaczmy, dla dobra dzieci rozumiemy, wszystko jest ważne i chyba nikt z nas, Kuba, Piotrek, nie wiem, może się nie zgadzacie, chyba nikt z nas jednak nie sądzi, żeby, żeby problem nie był istotny, no bo uregulowanie kwestii dostępu do pornografii w taki sposób, żeby Dzieci nie mogły jej oglądać zbyt swobodnie. No, idea szczytna, zgodzicie się? W teorii tak, tylko jedna rzecz, bo nie, przypomnijmy sobie, jak to no. Zdecydowanie, e, czekaj, czekaj, jeżdż, momencik, dobra, to ja wam powiem, że ja pójdę jeszcze dalej. <laughs> I, i, I wypowiem może tak. Już, już w, od, w odcinku o antycenzurze <laughs> prowadził ten e, ja, ja, ja pójdę jeszcze dalej i, i powiem tak, ja na przykład uważam, że pornografia jako taka jest szkodliwa, może być szkodliwa nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych. Wiadomo, że może ona zaburzać na przykład życie seksualne niektórym ludziom, może wchodzić u niektórych ludzi w model uzależnienia. Moim zdaniem, ja to tak widzę, pornografia jest w zasadzie taką zalegalizowaną formą sutenerstwa. Bo to jest ciekawe, nie? że jak nie można brać pieniędzy za to, że ktoś uprawia seks, ale jak się to nagra, to już można na tym zarabiać. Wiem, że teraz pojechałem dość ostro, natomiast dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ja sam, mimo że mam takie poglądy na temat pornografii. Też nie jestem zbyt wielkim fanem cenzurowania jej. I to tak gwoli wstępu. No Natomiast teraz no, ciekaw jestem, jak wy to widzicie. No mnie się po, po prostu wydaje, że nie możemy rozmawiać o problemie pornografii i cenzury internetu, ograniczenia dostępu jako o jakiejś autonomicznej jednostce, no bo mamy też przecież hazard, który, okej, okay, jest szkodliwy. Już jest wdrożony mechanizm kontroli dostępu do stron hazardowych, ale tam nikt nie wymaga, żeby ktoś podawał w jakikolwiek sposób, komukolwiek, kto jest pośrednikiem w dostępie do tej usługi, danych ze swojego dowodu i przedstawiał się i weryfikował swój wiek. Więc dla mnie jakby najbardziej kuriozalne w tym wszystkim, o czym rozmawiamy i w tej całej, w tej, tej całej kontroli dostępu akurat tutaj do stron pornograficznych, jest to, że nie zwraca się uwagi na aspekt, Prywatności i okej. Okay, dzieci szanujemy, ale to dotyczy nas wszystkich. Aczkolwiek, jeśli korzystasz z usług hazardowych, to za nie płacisz. I tutaj w skarbówka nie da się ukryć, miała pewne sukcesy w namierzaniu ludzi, którzy po prostu zapłacili określonym podmiotom. Inna rzecz, że to zaowocowało ciekawymi wyrokami sądów, które na przykład mówiły w Polsce, że samo dokonanie płatności na jakieś tam konto nie oznacza wcale, że ktoś brał udział w nielegalnych grach hazardowych. No ale, aczkolwiek, ale do hazardu aczkolwiek. masz. Tą kontrolę dostępu, że jakby za niego musisz zapłacić, czyli musisz dysponować jakimiś środkami, mimo wszystko. Natomiast zgodzisz się, że pornografia jest po prostu bezpłatna i ogólna. Nie zgodzę się z tobą, dlatego, że jako kontrę mogę ci podać, że dzieci również z hazardu korzystają. Mają gry komputerowe, a w tych grach komputerowych są tak zwane lootboxy, które są niczym innym jak elementem <laughs> okay, hazardu. Okay. <laughs> I dzieci wydają pieniądze, oczywiście nie swoje, bo przecież sami nie zarabiają, ale kieszonkowe pieniądze wydają na Gry komputerowe, kupują sobie różnego rodzaju screeny albo je zdobywają, czy skiny, przepraszam, bo to zaraz gamerzy się obudzą. W każdym razie jest to, jest to biznes również skierowany do osób najmłodszych. Jeśli mówimy o tym hazardzie czy wydawaniu pieniędzy w internecie, nie udawajmy, że dzieci nie mają pieniędzy albo nie płacą w internecie za cokolwiek, bo to nie jest prawda. Ale. Ale i to jest bardzo ważna rzecz. Te same dzieciaki, które w grach komputerowych są, można powiedzieć, narażone na hazard. W tym aspekcie przez do tej pory chyba żadną polską instytucję czy rząd nie chcą być regulowane. Natomiast już na przykład w takich krajach, jak Chiny, o czym wspominaliśmy też niedawno na naszym Facebooku, są czy zaczynają być regulowane, bo Chiny przypomnijmy wprowadziły takie obostrzenia, przepisy prawne, które dotyczą nas. I ich czasu spędzanego przed komputerem w internecie, w grach sieciowych, bo tam jest to naprawdę duży problem, i też używa się słowa uzależnienie od gier komputerowych. I dodatkowo Chiny nałożyły restrykcje na to, ile dzieci mogą wydać pieniędzy w momencie, kiedy grają w taką grę na tydzień czy na miesiąc, już dokładnych kwot czy, czy tych okresów obowiązywania tego limitu nie pamiętam. Natomiast to, co też zapamiętałem, to to, że w weekend mogą trochę więcej, tak? I to też zależy od wieku dziecka. Także dostrzega się ten problem hazardowy, tak jak u nas dostrzegło się, czy ministerstwo dostrzegło w, w, w kontekście osób pełnoletnich, również w kontekście osób niepełnoletnich. Ja broń Boże nie dyskutuję, że pornografia jest zła, natomiast trochę brakuje mi takich naprawdę rzetelnych badań, które by porównały pornografię z innymi zagrożeniami, które na dzieci w internecie czekają, a przecież tych zagrożeń jest zdecydowanie więcej i tu już zostawmy znowu związane z seksualnością kwestie pedofilów w w internecie, którzy też niestety się zdarzają, ale są właśnie takie rzeczy jak te gry komputerowe i może raczej element hazardowy w tych grach komputerowych uzależnienie od tego, jest cyberbullying, który się pojawia i który jest niszczący i przypadki samobójstw czy okaleczeń były już w Polsce zgłaszane w, w tej sprawie. No i wreszcie mamy też sytuację bardzo szeroko ostatnio w mediach nagłośnioną, taką jak patostreaming. To też są rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę, jeśli podnosimy argumenty Argument, to, da, to jest wszystko dla dobra dzieci. No, dla dobra dzieci można jeszcze wiele innych rzeczy zrobić w internecie. Okej, okay, to ja mam jeszcze pytanie takie bardziej techniczne może, ale Piotr wspominał o czymś takim, że aby skorzystać z takich usług, no wypadałoby się jakoś zautoryzować tam dowodem osobistym w ten sposób. Nie, nie wiem jak to wygląda tutaj w projekcie tej blokady akurat, ale czy to miałby być każdorazowe zidentyfikowanie się, czy to na przykład zalegalizowanie na tym łączu na przykład oglądania tego typu materiałów? Jak to wygląda? Wiecie coś o tym? No to Kubo nie wygląda w ogóle, bo na chwilę obecną nie ma ani odpowiedzi na to kto miałby to robić, ani jak często miałby to robić, ani co miałby zbierać od osób. Stowarzyszenie Twoja Sprawa w zasadzie w tym aspekcie w swojej ustawie powiedziało, że to branża wymyśli, czyli niech ktoś, tak? My tutaj chcemy tylko dobra dzieci, a teraz wy zróbcie całą resztę, żeby było dobrze. Nam oczywiście zależy na prywatności, ale też rozumiemy i to jest paradoksalne, kuriozalne, a dla mnie niepokojące i przerażające jest to, że w ostatnim komunikacie związanym z tą ustawą, w odpowiedzi na nasz artykuł związany, w tej sprawie. Przedstawiciele tego stowarzyszenia powiedzieli, że dla nich oczywiście prywatność jest najważniejsza w tym wszystkim, a zdanie dalej napisali, że oni rozumieją, że osiągnięcie 100% prywatności może nie być możliwe, dlatego im większa, tym lepiej, a w ogóle to przecież Wy doskonale wiecie, zwłaszcza jako niebezpiecznik, że prywatność jest iluzoryczna i ta prywatność tych 100% poleciała praktycznie do zera, więc jest to duża sprzeczność i moim zdaniem przejaw niezrozumienia tego, jak ciężkim mechanizmem, Byłoby wprowadzenie takiej kontroli w dostępie do jakiejkolwiek usługi, bazującej na weryfikacji wieku abonenta czy klienta, przy zachowaniu prywatności tej osoby, tak żeby nie tylko strona docelowa, czy w tym przypadku te pornograficzne strony, nie wiedziały, kto je odwiedza, bo umówmy się, większość osób, jak płaci abonament na stronie pornograficznej, czy wchodzi ze swojego domowego adresu IP, to nie, nie mają problemu z tym, że Pornhub wie, że ja teraz oglądam Pornhuba, tylko one mogą, Mieć problem z tym, i oto właśnie cała jakby gra się toczy, że mogą mieć problem z tym, że nagle pojawi się jakieś ciało, instytucja, firma prywatna, nie wiem kto, bo nikt nie mówi, jak to miało być miałoby być rozwiązane. Kto będzie wiedział, że ja 15 razy dziennie albo dwa razy na tydzień wchodzę na tą stronę pornograficzną i tamtą, i siamtą, bo przecież na każdą z nich, jak próbuję się dostać, to ta dziwna instytucja musi mnie uwierzytelnić. I ja nie rozumiem zupełnie osób, które mówią, to nie będzie duży problem, bo przecież nie. Trzeba trzymać logów. No tak, nie trzeba trzymać logów, tak samo jak banki czy inne instytucje finansowe, które weryfikują online dowód osobisty, mówią, że go kasują, ale przecież doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że gdzieś to w cacheł leży, przez chwilę na tym dysku jest, te dyski później mogą trafić na sprzedaż nie do końca poprawnie wyczyszczone. Ktoś z pracowników może to nagrywać, jednak tego nie kasować, albo ktoś inny, to jest ulubiony przykład Marcina, który przytacza na szkoleniach, może dojść do wniosku, że ten dowód osobisty czy skan, czy inne informacje są zbyt dużym plikiem, graficznym, więc ja sobie użyję darmowego konwertera online, którym to konwerterem dane od mojego klienta osobowe, skan dowodu, wgram sobie tam i go zmniejszę, żeby mieć mniejszy plik. No, no to, to jest paranoja, tak? Ja rozumiem, że tutaj będą jakieś regulacje, ale nie możemy mówić, że tutaj ryzyka nie ma, bo ktoś będzie kasował logi. No, no po prostu ograniczonego y, zaufania zasada y, również ma tutaj moim zdaniem zastosowanie i to bardzo duże, bo mówimy o danych wrażliwych. Dlatego, że przypomnijmy, że kwestie związane z Orientacją seksualną, to jednak są rzeczy, których wciąż wiele osób w Polsce nie ujawnia. Nie dlatego, że u nas homoseksualizm jest penalizowany karnie, ale dlatego, że wystawialiby się w tym momencie na jakiś ostracyzm społeczny, ponieważ nie jest to powszechnie akceptowalne jakby zachowanie czy uwarunkowanie, jeśli, jeśli mówimy o tym publicznie, zawsze znajdzie się ktoś, kto no, mógłby się agresywnie do takie, takich naszych przekonania. Odnieść. A powiem Wam, z czym jeszcze mam problem a propos projektu ustawy. Bo tam na, w ogóle, nie wiem czy pamiętacie, ale kiedy chyba w latach 90. powstała w Polsce też był projekt ustawy, która miała w ogóle ograniczyć obrót pornografią. I tam zdefiniowano pornografię jako przedstawienie organów płciowych w czasie stosunku, czy coś takiego. I teraz poczytajmy nową definicję pornografii. W sumie, może od tego powinniśmy wyjść. Co ma być blokowane? Nie? Kwalifikowane treści pornograficzne to treści przedstawiające rzeczywisty, udawany, wytworzony lub przetworzony. I tutaj stosunek ciekawy czym jest przetworzony stosunek zoofilia, masturbacja i sadomasochistyczne praktyki w kontekście seksualnym. I teraz czym ja widzę problem? Pamiętacie stronę Mały Książę? Nie mam pojęcia, o czym mówisz. To była strona promująca tak zwaną pozytywną pedofilię. To były zbiorki opowiadań o tym, że tam no, dzieci się przytulają, muskają noskami, jest tak fajnie. Bardzo niebezpieczne treści, bardzo patologiczne. W ogóle tak zwana pozytywna pedofilia jest ciekawym zjawiskiem. Promowanie jakby zachowań seksualnych w kontekście dzieci jako czegoś takiego przyjemnego, pozytywnego, niezłego. Nie? Moim zdaniem znaczna część tego typu treści nie kwalifikuje się do tej definicji. I w ogóle tu się pojawia ciekawy problem, który jest świetnie opisany na gruncie psychologii, natomiast politycy mają co, ciągle tego nie ogarnęli. Czym jest pornografia, powiedzcie mi w ogóle? Psycholodzy nazywają w ten sposób treści, które wywołują podniecenie seksualne. Po prostu. Czyli jak, jak wychodzi z gta, nie może być pornografia? Wiesz co, niektórzy ludzie tak na to reagują, i teraz masz, masz. Tak, w rzeczywistości, popatrz się, czy w Darknecie masz na przykład fora, może nie pedofilskie, ale takie, gdzie na przykład to wrzucają zdjęcia jakichś tam młodych dziewczynek, nie? i, i tam goście na no, to reagują w sposób, w jaki moim zdaniem dorosły facet nie powinien. Zmierzam do tego, że tworząc tego typu ograniczenia. Czasami i tak nie pokryjemy, może pokryjemy, to jest złe słowo w tym kontekście, nie pokryjemy wszystkich możliwych problemów, jakie się tu wiążą, i, i, i nadal robimy furtkę dla patologii. Mało tego popatrzcie. W Japonii od wielu lat funkcjonują przepisy ograniczające obrót pornografią. Jaka jest japońska pornografia w związku Animowana. z tym? Animowana. Jest animowana, jest, y, są tam używane jakieś takie mechanizmy pseudocenzury. Jest też przede wszystkim bardzo y, taka no. No, no, no tak, no macki, a nie normalny penis, tak, no bo żeby to nie wzbudzało, żeby się nie kojarzyło z czymś, co jest zabronione. Zresztą kuriozalne są też japońskie firmy pornograficzne, ja ich nie widziałem, ale kolega, w ogóle kolega, jest, kurde, kolega kurde, mi kurde. o nich opowiadał, gdzie no masz pikselozę na tych newralgicznych fragmentach, czyli na genitaliach, a cała reszta jest jakby no, no, normalnie pokazana, tak, czyli domyślaj się, co tu się dzieje w tym jednym fragmencie i tak udajemy, że nie ma problemu, jeśli nie pokażemy tylko i wyłącznie narządów płci. Cioły, tak? No ciekawe. Ale właśnie do tego zmierzam, że e, tak, w, w zasadzie wszyscy możemy się zgodzić co do tego, że pornografia jest tak trudna do określenia, że bardzo trudno tworzy się prawo regulujące pornografię, bo po prostu jest ona tak nie, niedefiniowalna. I moim zdaniem, zawsze, kiedy się za to zabierzemy, od, od tego byśmy może potrzebowali zacząć, to będziemy mieli problem z określeniem, gdzie to się zaczyna, gdzie to się kończy, i na tym tle zawsze wystąpią problemy. I przerabiano to w Polsce już, już, już kilka razy, przerabiano to za granicą, i się dziwię, że jeszcze nikt z tego nie wyciągnął wniosków. No ale to pytanie, czy w takim razie nie podejmować walki? Wcielę się teraz trochę w takiego adwokata diabła, bo no, naturalne jest, my to znamy z bezpieczeństwa w różnych obszarach, że stup Procentowe bezpieczeństwo czy stuprocentowe zabezpieczenia, ochrona, to nie istnieją. Zawsze się znajdzie ktoś, kto to obejdzie. Taki włoski europoseł Tocci, chyba się nazywał, zaproponował kiedyś czarną skrzynkę na internet, która by super wszystko wszystkim filtrowała, pilnowałaby kto co robił i dzięki temu mielibyśmy bezpieczny internet. Znaczy, gdzieś tam musimy, czy tak samo, no pomysły typu ograniczenie prędkości w autach i tak dalej. Jeśli możemy siłowo bardzo wymusić bezpieczeństwo, nie? Tak Samo jest z pornografią, możemy siłowo ją ograniczyć, tylko pytanie. Czy to nie jest coś, co należy zostawić w gestii choćby rodziców? No, mnie się właśnie wydaje, że powinniśmy, jak do wszystkiego, bo ja się bardziej skupiam na aspektach technologicznych jednak tego rozwiązania. Nie jestem psychologiem dziecięcym i nie chcę się tutaj wypowiadać. Myślę, że każdy rodzic ma prawo do swojej opinii i tego, jak chce swoje dziecko wychować, bo to jest jego dziecko i on bierze za nie odpowiedzialność. Natomiast pod kątem no, jakby technicznym, technologicznym patrząc, że nie ma tych stuprocentowych zabezpieczeń i zawsze przyjmujemy, że jakaś część atakujących, w tym przypadku dzieci, które obchodzą zabezpieczenia, będzie dla mnie jest akceptowalna, Nie oznacza od razu przekreślenia całego pomysłu, ale, ale w momencie, kiedy jest towarzyszenie, które tworzy tą ustawę, samo przyznaje, że wedle ich szacunków te zabezpieczenia będzie obchodziło 50% dzieci oni są nawet pesymistycznego zdania że uchroni to mniej niż połowę dzieci przed tego typu treściami, a ma ruszyć cała taka machina, która będzie dotyczyła 100% osób dorosłych, no to ja zadaję sobie pytanie, czy to jest na pewno najlepsza metoda walki z ochroną, czy zabezpieczeniem dzieci przed pornografią. Może jednak, tak jak Marcin wspomniałeś, te wysiłki położyć w zupełnie inną stronę, w innym kierunku, w innym obszarze, chociażby poprzez odpowiednią edukację. Czasu z... Był swojego czasu program Cenzor, dystrybuowany wśród szkół, który miał służyć do ograniczenia, ocenzurowania tego internetu w szkołach, żeby tam nie wchodzili na, na uczniowie na niewłaściwe strony. I o ile sam program był do bani i, i wiele, wiele się żartowało i wśród uczniów, i wśród nauczycieli o tym, jakie są wadliwe, to sama idea na przykład przygotowania oprogramowania, które sobie może obywatel u siebie zainstalować, po to, żeby to ogarnąć, moim zdaniem nie byłaby zła. Ale takie oprogramowanie przecież istnieje. No, no dobra, nie, ale wtedy przy, przy, przyczyniamy się w jakiś sposób. Rząd przyczynia się do wypromowania tego. No, no, Szukam no, jakiegoś odów, rozwiązania. to, ta to, to, no. to, 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 to promocja takiego oprogramowania to jest akcja edukacyjna. No to Ktoś tak. musi, rodzice w tym przypadku muszą wiedzieć, że są takie możliwości, że możesz zrobić to i to, ale jest to związane z takimi i takimi ryzykami, że nie tylko tu dziecko się może spotkać z pornografią. Natomiast rozwiązywanie tego problemu systemowo i to jeszcze w tak zagrażający prywatności osób dorosłych czyli pozostałych, pozostałych obywateli polski sposób, no moim zdaniem jest nieakceptowalne. Na chwilę obecną, tak, no bo wciąż nie znamy tego, i jak miałobyś to zrealizowane. I to jest to, o czym Kuba wspomniał, tak? Chciał dociec. No, jak miałoby być to robione? No, może się zastanówmy, jak miałoby być to robione, żeby też nie wyszło, że tylko krytykujemy. Czy ktoś z Was, któryś z Was widzi tutaj sposób na to, żeby zapewnić jakąś usługę weryfikacji tożsamości osób w internecie i nie tylko tożsamości, ale przede wszystkim wieku tych osób w taki sposób, żeby te osoby czuły się, że ich prywatność jest zachowana, a żeby jednocześnie to, to, to ciało weryfikujące, było w stanie w sposób wiarygodny i ciągły dostarczać jakimś zewnętrznym partnerom informacje, tak, ta sesja osoby, która przegląda twoją stronę, to jest osoba pełnoletnia. Ja tu nie widzę rozwiązania tego typu, ale tak zastanawiałem się, jak by można było to wdrożyć, żeby najmniej zawadzić o strefę prywatności. Można byłoby to zrobić metodą taką dobrowolności, coś takiego jak Marcin powiedział, to znaczy albo soft, który ktoś instaluje, bo teraz tego softu jest pełno, tak jak tak powiedział, tylko niektóre z tych softów te lepsze, no to są płatne. Gdyby natomiast powstał taki soft załóżmy sponsorowany jakoś rządowo, dostępny za darmo do osiągnięcia ze strony, ale taki naprawdę na wysokim poziomie i teraz taki zatroskany rodzic mógłby go zainstalować, no to dla mnie to nie jest zagroż zagrożenie prywatności, bo ta osoba po prostu wyraża zgodę, ona mówi tak Wiem, że będę śledzony. Ale, ale chwilę, chwilę kuba, bo ja, bo ja nie kumam. Ten soft miałby podczas dostępu z komputera do jakiejś strony, tej stronie przekazywać Nie, tej nie tej stronie. W zasadzie analizować, letnim. załóżmy ruch, bo tu według mnie nie da się stwierdzić, kto siedzi pod komputerem. Nie da się powiedzieć, czy to siedzi tata, czy to siedzi synek, na tej zasadzie, więc można to blokować na zasadzie albo całościowo. No właśnie. Ciąła, albo no Czyli, czyli wracamy znowu tak. do aspektu, że to powinno być robione mówiąc po naszemu client mhm. side e, i, i ty ogarniasz sobie to, gdzie ruch z twojej stacji, twojego urządzenia no tak. wychodzi, a nie po stronie server side, gdzie rząd mówi, to banujemy cały ruch do tych stron Zgadza i teraz się. się jakoś uwierzytelnie i tylko nie powiem Jeśli powiemy by chodziło ci o taki server side, to też dałoby się to zrobić, ale też metodą na zasadzie mm, dobrowolnego wpisania się na listę. To znaczy, pierwsza rzecz, dziecko i tak to obejdzie, ale tak jak mówimy, jeżeli, A uh... Utrata prywatności, no dobrowolne wpisanie się na listę. Co to znaczy? To znaczy, że ja muszę się przyznać, że oglądam strony pornograficzne. Tak, ale w niektórzy przykład. rodzice na przykład chcieliby, mogliby być zainteresowani, zakładam, na przykład no, zabezpieczenie swojego tam łącza internetowego. Na przykład ja korzystam z łącza LTE i w kilku firmach korzystałem, nie będę tu nas podawał, i tam jest coś takiego jak możliwość wpisania się na pakiet bezpiecznego internetu. Będą śledzili, co otwieram, banowali jakieś niebezpieczne strony i na takie rzeczy i tam jednym checkboxem się wpisujesz albo wypisujesz, nie? No ja nie chcę Czegoś takiego. Mhm. Czyli ty mówisz o takim opt-outie. Tak, opt -in, tak opt W sensie chroń mój tak, ruch internetowy tak. przed kategorią pornografii. Tak. No teraz obejście tego, no to jest nieproste, nieproste? Ruchem w VPN i problem z głowy. Ale teraz, ile, ile dzieciaków umie to zrobić? Nie? Jeżeli byśmy oszczędzili w ten sposób, na przykład, załóżmy te 50% dzieci, tak jak ta fundacja twierdzi, no to zawsze to jest coś. Jakiś starszy rodzic jest spokojniejszy, coś zrobiłem, checkboxa zaznaczyłem i tyle. Mhm. Czy, czy moż, można powiedzieć, że to jest tak samo efektywne bądź nieefektywne, jak e, propozycja blokady dostępu do stron pornograficznych ze strony tej nowej ustawy i to, co proponuje fundacja, ale ta twoja metoda, bazująca na opt-inie, nie dotyka 56-letniego pana Henryka, który sobie Dokładnie lubi wchodzić tak. na strony pornograficzne, bo dla niego nic się nie zmieni. Jego prywatność nie jest narażona i on, nawet jeśli może mniej niż dziecko, nie wie, co to jest VPN, gdyby się tego typu na przykład pornhub wypiął i powiedział, hej Polaczki, mam was gdzieś, ja nie wdrażam żadnych zabezpieczeń wylądował na stronie rejestru, w rejestrze stron zablokowanych i operatorzy pana Henryka również zaczęliby blokować tą stronę, no to on, on, on byłby poszkodowany w momencie, kiedy wdrożone byłoby to prawo czy sposób, jaki sugeruje ustawa i stowarzyszenie, no bo on nie byłby w stanie tej blokady obejść, on mógłby nie wiedzieć, co się dzieje, wygenerowałby koszty... Połączeń telefonicznych do operatora i tak dalej. Więc ja uważam, że to podejście, jak najbardziej, które proponujesz, jest dobre. No niestety, w ustawie jest zupełnie odwrotność, jakby podejścia znaczy od powiem tak, treści. według mnie nie ma czegoś takiego jak skuteczna metoda blokowania treści. Zawsze znajdzie się ktoś, kto to obejdzie, są różne sztuczki, więc tutaj nie ma czegoś takiego. Poza tym, każda z tych metod blokowania treści zagrawa prywatności. No ja jestem przeciwnikiem tego. No ale jeżeli by dało jakiś tam procent, no bo jeżeli sam. Sama fundacja, która wnosi taki projekt, mówi, że to i tak nie będzie działało i tylko jakiś tam procent dzieci będzie ochronione. No to w takim razie zróbmy tak, żeby te procent dzieci, które tam rodzice wyraziły zgodę, żeby one były faktycznie jakoś tam w jakimś procencie chronione, a nie na zasadzie zablokujmy cały kraj, odetnijmy ich od netu, od jakichś tam, nie wiem, plonhubów i innych rzeczy, a no to będzie naprawdę niefajne, jeśli chodzi o prywatność użytkownika. Więc tylko optima opt ty biorę pod uwagę, no. To, to, ja się w, ja jeszcze jeden aspekt poruszę, to znowu się wcielę w adwokata diabła. I gdyby taki globalny, ogólnokrajowy, ustawowy blok na stronę porno miał wejść i dostęp do nich miałyby, być, miałyby mieć tylko osoby pełnoletnie, to moim zdaniem jedyna, albo może najbardziej gwarantująca prywatność, metoda zabezpieczenia tego, tej prywatności po stronie Polaków, obywateli, to byłoby na przykład coś takiego. Wchodzi ta blokada. Musisz się uwierzytelnić, że jesteś pełnoletni. Chcesz to zrobić anonimowo? To idziesz do najbliższego sklepu, stacji benzynowej, kiosku. Pokazujesz dowód, tak jak pokazujesz, kiedy kupujesz alkohol, tak albo papierosy, albo nie pokazujesz, bo na oko widać, że jesteś osobą pełnoletnią. Ekspedientki nie mają, czy ekspedenci nie mają obowiązku pytać cię o ten dokument, jeśli uważają, że jesteś pełnoletni. I dostajesz od nich, nie kupujesz, bo kupowanie to już jest ponoszenie kosztów. Dlaczego mam ponosić koszty? Jak do tej pory nie ponosiłem. Więc dostajesz od nich kartę zdrapkę, voucher, tak? I ten voucher daje ci takiego online pasa online porn pasa. Um, Weryfikację twojego wieku przeprowadziła jakaś randomowa ekspedientka, ekspedient. Jeśli się boisz, że ta w kiosku ruchu, w którym kupujesz codziennie gazetę czy papierosy, zaczniecie lustrować, aha, Henryk wchodzi na strony porno, no to idziesz po prostu do innego sklepu, bo powszechnie są te vouchery, karty dostępne i tam się weryfikujesz, tak? Każdy ma do nich dostęp. Dziecko nie. Tak samo jak nie ma dostępu, przynajmniej w teorii, do piwa czy papierosów. No, y to byłoby rozwiązanie, które w jakiś sposób zagwarantowałoby prywatność, bo ja na podstawie tej karty mam dostęp, mój komputer jest uwierzytelniony na ileś tam dni, a może nawet wieczyście, to trzeba byłoby jeszcze dopracować, szczerze mówiąc nad tym się nie zastanawiałem, jak mogłoby to wyglądać, co ile musiało być odświeżane. Nie jest to zbyt duży problem, bo każdy z nas gdzieś do tego sklepu czy na stację benzynową, czy do kiosku raz na jakiś czas zajrzy i gwarantuje to prywatność, bo o tym, że ja to ja, czy ten numer karty był mnie wydawany, Dane, no to wie tylko i wyłącznie pani ekspedientka, która w danej chwili obsługiwała w ciągu dnia kilkaset czy kilkuset klientów, i teraz, dlaczego jeszcze brak tej płatności? Nie tylko chodzi mi o kwestie związane z wolnością, nie wiem, gospodarczą i brakiem płacenia za coś, co do tej pory było dostępne, tylko dodatkowo ja nie zostawiam jeszcze śladu w kasie sklepowej, a moją kartą płatniczą, że to ja zapłaciłem za taki, Taki voucher, który pewnie będzie musiał być nabity jakoś na kasę, nie wiem, tam z kwotą 0 zł, nie, więc tutaj nie mamy tego powiązania. To moim zdaniem jest chyba model, który najbardziej gwarantuje prywatność takiej osobie w dostępie do jakiejś treści, przy okazji spełnia wymóg weryfikacji wieku. No minus oczywiście ma, no bo tak samo jak dziecko może kupić piwo, tak samo może kogoś poprosić o to, żeby tą kartę zdobył, albo za chwilę się na Allegro, czy w innych miejscach pojawią takie karty i będą sprzedawane na długiej przerwie w szkole za jakieś tam. Z Złocisze, żeby dzieciaki miały dostęp do pornostronek, nie? no ale już powiedzieliśmy o tym, że nie ma stuprocentowego bezpieczeństwa i każdy mechanizm da się obejść. Tak pomyślałem. Bo, Co my o tym, tym tak mi się podoba? W sensie nie jest. Nie jest on jakiś zagrażający prywatności, da się to załatwić dość anonimowo, ale pomyślałem o czymś takim innym. Jak to zrobić z automatu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, bez jakiejś dystrybucji kart i tak dalej? Po prostu podpisujesz umowę na internet, dostajesz umowę i w tej umowie masz wygenerowane hasło do odblokowania tego rodzaju serwisów. No i teraz zakładamy, że umowę podpisuje po prostu osoba dorosła. Więc ona dostaje to hasło do ręki. Komu ona to da? Czy da, nie wiem, żona, mężowi, mąż, żonie, babci i tak dalej? To jest ich sprawa. I teraz my. No ale, 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 ale to już jest powiązane z konkretnym abonentem. No, rozumiem, że pod jednym adresem może mieszkać inolki. Ale to dziosu, nadal jest to hasło było wygenerowane w konkretnym tak, kontekście, tak, tylko, że... tak? Czyli dla adresu armii krajowej 12. Tylko, że chodzi mi o to, że i tak operator wie, na jaką stronę wchodzisz. Jeżeli nie korzystał z VPN, to w takim razie i tak wie. Jak korzystał z VPN, to i tak ci ten hasło dostępowe nie jest A. potrzebne, prawda? Więc no, nic więcej nie ujawnia, że ty to ty. To jest coś takiego, że operator widzi, tam musi się na zasadzie Piotrek wchodzi na Pornhuba i teraz Piotrek pisuje. Swoje hasło i ach, już wiemy, to jest Piotrek. I tak to wiedzieli, prawda? A wiecie, co mnie martwi w tej waszej propozycji? Bo tak, dobra, ale robimy coś takiego, że, bo. Ale o której teraz mówisz, bo później... moim zdaniem obydwie się różnią od siebie. Dość mówię o propozycji. Dobra, mówię o no propozycji, czy to karty, czy to hasła. Generalnie chodzi o to, że na jakiejś zasadzie załatwiasz sobie dostęp do stron pornograficznych, którego domyślnie nie ma. To jest, to jest rzut beretem do tego, żeby lada dzień w ogóle, żebyśmy stworzyli czysty, państwowy internet, gdzie na kartki, masz. W ogóle... Na kartki, internet na kartki. Tak, gdzie masz nie tylko już wyfiltrowaną pornografię, ale strony na przykład wzbudzające niepokoje społeczne. Bo tak się to ładnie określa w państwach autorytarnych, mm -hmm. które trochę więcej blokują. No na, dla, nawet... dla bezpieczeństwa nie, nie dyskutujesz przecież, że bezpieczeństwo narodowe jest ważne, prawda? Nie, nie wzbudzajmy niepokoju. No i, i, i możemy, możemy się zacząć zastanawiać. No stworzymy sobie po prostu chińskiego firewalla z opcją <laughs> uzyskania dostępu poza. Ja... No bo nawet. <laughs> Łatwo sobie można wyobrazić też to, że jeśli to, to rozwiązanie, nie wiem, no powiedzmy z kodem czy z kartkami wejdzie, to rzeczywiście za dwa czy trzy miesiące ktoś inny się pojawi i dojdzie do wniosku, że połowa artykułów w Wikipedii to są treści, z którymi zapoznać powinny się tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie. I proszę, Wikipedio, jeśli chcesz być dostępna z Polski, wdrażaj takie blokady, tutaj mamy taki system kartek czy kodów, masz to zaimplementować, nie? Więc to, to rzeczywiście może się tak pojawić. A ja bym się jeszcze bał, teraz sobie pomyślałem o jeszcze jednej rzeczy, jak moje rozwiązanie, które, które, powiedzmy, gwarantuje tą prywatność i wejdzie w życie, uleży się trochę, można zrobić rozwiązaniem nie gwarantującym prywatności, tak? Czyli na przykład, a teraz ta kartka kosztuje złotówkę. No ale rozumiesz, musisz jakoś zapłacić, tak? A, a musisz ją kupić tylko i wyłącznie kartą płatniczą. No i już mamy powiązanie identyfikatora z e, konkretnym, e, konkretną osobą, tak? Więc wiemy, kto próbuje wchodzić na e, hasła jak obalić rząd, jak stworzyć bombę atomową na Wikipedii, tak? Które teoretycznie... E, Będą załóżmy objęte tym, tym limitowaniem. Więc wycofuję się z tego. Pomysł z kartkami był głupi, ja po... bo bardzo szybko można go przygotować do reżimowych metod cenzury Ja powiem internetu. odnośnie tego mojego pomysłu, chodziło mi o to, żeby powiązać to z pomysłem Optina, To znaczy, ktoś się zapisuje do usługi ochrony internetu, nazwijmy to, bo ma na przykład dużo młodych dzieci, albo tam, nie wiem, jakichś nasolatków. No i teraz wraz z dostępem do internetu dostaje po prostu hasło do odblokowania tego. Czyli operator wie, że on chciał to blokować, no i jednocześnie dają po prostu hasło do odblokowania tego czegoś. Ja sobie nie wyobrażam opcji Opt-Ina, bo mhm. w tym wypadku, jak mówimy o karcie na stacji benzynowej albo w kiosku, no to to jest na zasadzie domyślnie ma odcięty internet. Opt-outu chyba sobie, tak, nie wyobrażasz, tak, wyobrażasz, tak? Opt sobie nie wyobrażam. Opt-outu sobie nie wyobrażam, bo no, domyślnie internet byłby zablokowany i teraz kupuję taką kartę albo dostaję za darmo, żeby się wypisać z tej blokady. No ja bym właśnie chciał na zasadzie, że jesteś wolny, jak masz kogoś pod opieką, kogo chcesz chronić, no to wtedy się wpisujesz, no i wraz z wpisem dostajesz po prostu kod odblokowujący. No i na tej zasadzie. A tak, to, to, ma, to ma bardzo duży sens, tylko że to nie jest e, zgodne z ustawą, tak? Bo, bo, bo to nie, nie robi takiego globalnego bloka na wszystkie strony. Porno nie chroni automatycznie wszystkich Polaków, no bo to jest opt-in, a nie opt-out, właśnie. Także twoje rozwiązanie jest świetne, tylko że to jest dobre rozwiązanie, które, o którym w ogóle tutaj nie ma mowy w ustawie, bo w ustawie jest próba przeforsowania obowiązkowego legitymowania się w jakiś jeszcze nieznany sposób. Jak wychodzi nam z naszej analizy nieistniejący w rzeczywistości sposób, który powodowałby weryfikację wieku i jednocześnie byłby gwarantowałby też prywatność dla obywateli internautów. Czy znaczy ja w ogóle mam tutaj się podzielę taką myślą, którą już mówiłem nie raz. Mianowicie ja mam wrażenie, że w momencie, kiedy osoby o jakichś tam ciągotkach politycznych biorą się za internet, to traktują osoby techniczne jak takich czarodziejów, którym się powie i oni zrobią, nie? czyli zrób mi, zrób mi blokadę, żeby to było prywatne, ale żeby jednocześnie blokowało, no i ma być zrobione. Tymczasem jakby czasami nie ma świadomości wśród, to jest zwłaszcza wśród polityków starszej daty, ale jak widzę wśród tych młodszych również, że technologia zawsze ma swoje ograniczenia jakieś. Czasem są to ograniczenia czysto fizyczne, na przykład, ja ostatnio tłumaczyłem pewnej osobie w autobusie, że dane zgromadzone gdzieś na dyskach, one mają swój fizyczny rozmiar, nie? I kogoś to może dziwić, że, że, że technologie cyfrowe mnie, mają. Mnie swój dziwi o fizyczny. Czym, O czym ty rozmawiasz z ludźmi w autobusie? Nie, no bo. bo Przepraszam, yy, czy wie pani, że. Nie, nie, właśnie. To, to chodziło o to, że zaczęliśmy od, od, od kolei. I, i przeszło na takie tematy. To już mniejsza z tym. Teraz osoby, które były na moich szkoleniach będą się śmiały z tego, że rozmawiałem z kimś o kolei, ale to, to już dowcip. Niech to pozostanie szoską tajemnicą. Tak, ale, ale widzę taką tendencję, że politykom się wydaje, że w internecie to jest tak, zlecamy technicznym, żeby było i to będzie. Takie jak sobie zażyczyliśmy. No i może raz by trzeba było powtórzyć, albo wiele razy powtarzać, nie ma, że nie będzie, bo niektórych rzeczy się po prostu zrobić nie da, albo nie da się na obecnych technologiach, a jakbyśmy mieli inne, to one by nie miały zalet tych, które mamy obecnie. A czy to, to też nie jest tak po części, e, może bardziej filozoficznie powiem, że starsze pokolenie, czy pokolenie starszej daty, wychowane na innych zasadach, bez umiejętności korzystania z internetem. Próbuje, dostrzega pewne ryzyka, z którymi sami mieli też być może do czynienia, i chce je regulować właśnie w tej nowej sferze, sferze cyber, sferze internetu, której w pełni nie rozumie. Co wydaje się być kuriozalne osobom zarówno młodym, dorastającym od urodzenia z internetem, jak i nam, którzy być może od urodzenia z internetem nie dostawali, ale jednak od początku tego internetu w Polsce byliśmy obecni i jesteśmy świadomi tego, jak on działa. Bardziej niż statystyczny, przeciętny Polak, i wiemy, że nawet jeśli się komuś powie, o tu jest zielona kłódka, możesz się tutaj zalogować, to jest bezpieczne, bo jest napisane, że to jest zabezpieczone, szyfrowane, to jednak są od każdej reguły wyjątki. Nie inaczej jest w przypadku z tą zieloną kłódką, one mogą być złe. Ja na to patrzę w ten sposób, że osoby nietechniczne, tak jak mówisz, zauważają problem. Dam Ci taki przykład. Jak prowadzę na przykład szkolenia te nietechniczne, skierowane dla normalnych, takich przeciętnych ludzi na normalnych, normalnych ludzi i teraz wszyscy wszyscy uczestnicy twoich szkoleń atakowania i ochronę web aplikacji pozdrawiamy tak, nie normalnie rozmawiają sobie z takimi nietechnicznymi takie przeciętna pani Halinka jak ja pokazuję różne metody na przykład wyłudzania danych albo atakowania taki właśnie socjotechniczne czy coś to bardzo często pada takie stwierdzenie powinni tego zabronić no i teraz to powinni tego zabronić, u niej w głowie, to jest skrót myślowy, to powinno się wprowadzić coś takiego, aby to się nie dało tego zrobić. Nie? Ale teraz pierwsze pytanie, kto to powinien wprowadzić, a drugie pytanie, jak to technicznie wprowadzić. No i właśnie ona oczekuje, że ktoś coś zrobi, że to będzie niemożliwe. Nie? No i tak plus minus, jak ja widzę jakieś propozycje typu zabrońmy czegoś w internecie, to jest takie rzucone po prostu na wiatr od siebie, no właśnie takie czary-mary, zróbmy coś z tym. A technicznie się uśmiechają na zasadzie, a my wiemy, jak to obejść w ciągu 5 minut, nie? albo jeszcze szybciej więc to jest zupełnie bez sensu. Ale to, nawet, to nawet kurde, no nie wiem, ja chciałbym, żeby to wybrzmiało, że to nawet nie o to chodzi, że to się da obejść, bo to z tym się pogodziliśmy, tak? Wiemy, że nie zabezpieczymy wszystkich, niech nawet to kuriozalne 30% dzieciaków będzie ochronionych zgodnie z tym co pesymistycznie sam autor ustawy mówi, że on tworzy to po to, żeby ochronić 30% dzieci, bo wydaje mu się, że reszta to obejdzie. Spoko, tak? Dla mnie pojawia się tutaj ryzyko, że jest to marnotrawiony wysiłek i budżet, bo no jednak może jest jakaś metoda, żeby zabezpieczyć więcej niż 30%. Jak robimy coś, co jest skuteczne w 30%, to może tego nie róbmy, tak? Ale, ale okej. Okay. Pogodziłem się z tym, tak? Róbmy to. To moim zdaniem, nie ta nieskuteczność nie tego założenia jest problemem, tylko to, że proponowane rozwiązanie bardzo mocno ingeruje w prywatność 100% dorosłych osób w internecie korzystających z serwisów pornograficznych, gdzie może nie jest to 100% Polaków, no ale nie oszukujmy się, no. No, sporo jednak osób dorosłych na tego typu strony zagląda. Ja nie wiem, czy to jest 70% czy 80%, ale patrząc po statystykach ruchu w internecie, no nie bez powodu wzięło się powiedzenie, że the internet is for porn. Ale w ogóle media są for porn. No, jak, jak, w ogóle, czy waszym zdaniem na przykład w średniowieczu była pornografia? Tak, przyjmowała najczęściej formę e, tekstu, opowiadania. W ogóle, jeśli przeczytacie książkę Marcina Wilkowskiego o historii wynagradzania twórców, to tam jest bardzo fajnie podjęty wątek. Że każdy artysta to prostytutka? Nie, o to, że po prostu swojego czasu dla podmiotów zajmujących się na przykład wydawaniem czegoś w papierze, to ta pornografia taka pisana miała. była znaczącym źródłem przychodu po prostu. Ona też była, bywała zabroniona, przewożono to w beczkach różnych, tam są były ciekawe historie. Zresztą dla mnie dla mnie w ogóle jest y, 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 o, mo może, może w ten sposób. Czy kojarzycie może rzeźbę Giovaniego Lorenzo Berniniego Ekstaza Świętej Teresy? Kurde, nawet jakbym chciał to zgooglać, to nie jestem w, stanie, Zgooglaj, nie ekstaza, jestem w stanie... ekstaza Świętej Teresy. Jak zobaczysz, jak zobaczysz tą rzeźbę, to zobaczysz rzeźbę przedstawiającą kobietę trzymającą się za pierś w stanie ekstazy. Sorry, to jest pornografia jak dla mnie. Na tamte czasy. I, 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 I owszem, wiem, że przed, nawet nie jest to akt, nie? Ja, ja powiem w, w tym klimacie coś, tak? Chodzi o to, że ludzkość nie, po, nie poradziła sobie z, programem, z problemem pornografii, moim zdaniem, od jakichś, nie wiem, kilkuset lat. Ja, nawiązując do tego, co powiedziałeś, tak, co jest pornografią, a co nie jest pornografią, Boże. Z jakimi wypiekami my z kolegami wchodziliśmy do sklepu w Duke Nukemie i patrzyliśmy na spikselizowaną, reprezentację regału z czasopismami, gdzie była kobieta z cyckami. Aczkolwiek teraz, tak naprawdę poczekaj, w się poczekaj. liczyło zabijanie. No, no tak, 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 ale, 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 poczekaj, tak, bo to wtedy było takie wow, nie? A ja ostatnio tak patrzyłem sobie na różnego rodzaju emulatory, no i, i też tego Duka odpaliłem, włażę do tego sklepu, patrzę na ten regał, przed którym spędziłem długie minuty w dzieciństwie i wie, kurde, ja to nic nie widzę, nie? Więc wyobraźnia czasem dopisuje pewne walory czy jakości, nawet do, tak jak ty to ładnie ująłeś, pewnego. Hmm, Pewnej rzeźby w tym przypadku, tak? która no, nie pokazuje tak zobacz tak sobie to, że sobie. Nie, wygooglaj wulgarne. sobie staza świętej Teresy. Przekaz, moim zdaniem, tej rzeźby. Ja wiem, że dzieło religijne, więc pewnie już się naraziłem nie, nie, nie jednej osobie. Ale moim zdaniem Bernini, który zresztą nie należał do ludzi stroniących od kobiet, no tutaj po prostu no, no, zrobił takie porno do kościoła, jak dla mnie. No, pa patrzę teraz na to, tak. I to w ogóle z No, zgodzisz się, przekaz to jest, to jest taki. To jest z jakimś ołtarzem, tak. tak. Na marginesie. No tak, jakoś... tak, tak. No. To jest straszne. Po, rzeźba powi sakralna. Powinni tego zabronić. Powinni tego zabronić. Ja jestem za. <noise> to znaczy, nie, no żartuję oczywiście w ten sposób, tylko pokazuję jedną rzecz. Właśnie, czy na przykład y, rzeźba Dawida autorstwa chyba Rafaela, to jest nagi facet z szabelką i w kapeluszu. Spokojnie, ale, e, ale. Chyba Rafaela. Ale jeszcze, jeszcze jest tego typu kwestia, że to rzeczywiście myślę, że. Yy... No, że czym innym jest prezentacja nagiego ciała, kobiecego czy męskiego, no bo nie możemy udawać, że dzieci nie wiedzą, co mają pod pasem, tak? A czym innym jest zanimowanie. Sorry. Tych... Po, poprawię się tylko, Donatella rzeźba, Dawid. Okay. No. A, a, czym inni, a czym innym jest y, zanimowanie y, tych sylwetek i, no i po prostu pokazanie tego w formie jakiegoś. Y, ale to się y, dzieje właśnie w głowie. Film, nie? Y, y, ale popatrzcie, to znaczy zgodzę się, siła oddziaływania jest inna, ale na przykład czytałem kiedyś artykuł seksuologa zajmującego się problemem y, uzależnienia od pornografii. I on na przykład tam podawał przykłady mężczyzn, u których to przyjęło już takie formy, już takie, że wiesz, zero zainteresowania kobietami, tylko pornografia. I w pewnym momencie facet rzuca pornografię, jakby, ale zaczyna reagować w ten sposób tylko na to. Dajmy, na to on ogląda już teraz tylko zdjęcia kobiet w strojach kąpielowych, nie? Ale reaguje na to tak samo, czyli porzuca normalne życie seksualne na rzecz oglądania tego po prostu masz te same zachowania w zasadzie, tylko na treści jakby mniej pornograficznej. Zmierzam do tego, że na przykład, i teraz powiem też coś, teraz się znowu narażę, ale kluczowe by było, gdybyśmy już mieli wchodzić w taką filozofię, na przykład edukacja seksualna, żeby ktoś młodym ludziom powiedział, że porno to nie jest prawdziwy seks. No otóż to, chodzi o kwestię jakby świadomości pewnych zagadnień. I tego, bo, że, że nie bo, wszystko... to jest przerażające moim zdaniem, że pornografia staje się dla niektórych grup młodzieży po prostu formą edukacji seksualnej, bo innej nie ma. W naszym artykule zresztą jest podlinkowany bardzo fajny wywiad z panem doktorem, przepraszam, nie pamiętam teraz nazwiska, który opowiada, jak pacjenci nastolatkowie trafiają do niego na fotel i o czym mówią, z czym mają problem i dlaczego mają takie problemy, bo im się właśnie coś zaczęło wydawać, kiedy zaczęli za dużo pewnych, nie mających wiele wspólnego z rzeczywistością, filmów w internecie oglądać. I czy to jest wina tych filmów? No, po części tak, skutek może tak, ale raczej jest to kwestia tego, że te osoby, ci nastolatkowie, nie otrzymali gdzieś na swoim etapie życia odpowiedniej edukacji, która przekazałaby im informację, że słuchaj, stary, tak, w internecie, jak wiesz, są gry, strzelasz, zabijasz, nie umiera ktoś naprawdę. Są też filmy porno. Nie wszystkie aktorki czy aktorzy, które są w tych filmach, mają atrybuty takie jak większość z nas, tak? Oni są celowo dobierani i tak dalej, i tak dalej. To jest kwestia przekazania, powiedzenia spokojnie, stale, z Tobą jest wszystko ok, jeśli, no, powiedzmy wprost, tak? Nie masz tych 27 cm. Nie, na przykład, inny przykład, kiedyś czytałem właśnie, nie wiem, nie wiem to, to było z jakąś panią seksuolog wywiad z kolei, <laughs> też ciekawe rzeczy czytam, ale na przykład ona wspominała o tym, że przychodzą do niej młode dziewczyny mówiąc, że mają owłosienie łonowe i uważają, że to jest coś, co nie powinno u nich wystąpić. A no i tutaj, tu, tu zawodzi szkoła czy rodzice? No to już brak takiej, już nawet nie edukacji seksualnej, tylko elementarnej, biologicznej. Mi, nie wiem, ja pamiętam, że w moim podręczniku do biologii, do klasy szóstej bodajże była mowa o tym, że może się pojawić owłosienie w różnych miejscach i się nie dziwnie. Napisali nam o tym przynajmniej. Ja tu widzę jeszcze jeden problem, bo mamy dwie rzeczy. Pierwsza to jest blokada pornografii, a drugie to jest jeszcze coś takiego, co też był projekt zakazu seksualizacji młodzieży, co w praktyce miało oznaczać no, spłycenie tych lekcji wychowania seksualnego, ogólnie głoszenia wszystkich rzeczy związanych z wychowaniem seksualnym. No i teraz jak połączymy te dwie niebezpieczne w sumie projekty ustaw, no to no, wyjdzie nam właśnie coś takiego niebezpiecznego, o czym wy mówicie. Czyli człowiek niewyedukowany, plus człowiek odcięty właśnie od no, strony. Tego typu w internecie, no to może się to według mnie trochę źle skończyć. Na zasadzie, że jeśli taki człowiek się już dorwie do stron pornograficznych, to już nie będzie nawet jakiś wyedukowany na tyle, że rozpozna, co jest prawdą, co nie jest prawdą, co jest normą, co nie jest normą, więc myślę, że to mamy już taki podwójny problem w Polsce. Albo będziemy nie, niebawem mieli. <grym> Swoją drogą wspomniałem na początku odcinka, że będziemy prawdopodobnie, <laughs> że, że ja znam dużo rzeźb e, takich, e, e, swoją drogą... E, Robimy spec specjalne dobra. wydanie podcastu Niebezpiecznika. Każdy. Rzeźby w obszarze... Rzeźby w obszarze ludzkiej seksualności. I to ci pierwsze przyszło do głowy, tak. Marcin, jak najbardziej. Możemy zrobić głosowanie, <laughs> czy nasi słuchacze <laughs> czekają na taki odcinek. Ja myślę, że, że, że lepiej by się powspominało, co było w grach właśnie typu właśnie dioknokem. Yy, yy, w każdym razie. Aha. Wspomniałem na początku, że będziemy mówić nie tylko o pornografii, ale również o usługach identyfikacji. Nie, bo też he, zabawnie by było, gdybyśmy na przykład połączyli taką weryfikację na przykład z dowodem e czy z tak? elektronicznym, czy z e e-pułapem, tak, z e-pułapem. Oczywiście byłoby to, to totalnie, totalnie y, odcięte już od prywatności, chociaż niesamowity sposób na Tak, ja, ja, ja myślę, że pierwszego dnia zarejestrowałoby nie? się tam miliony Polaków, statystyki strzeliłyby w górę, a serwery by nie wytrzymały. I to też byłby jakiś sposób na pornografię, nie? A, a mówiąc całkiem poważnie, dobre pytanie, bo czy w ogóle z czasem nie pojawi się nacisk na to, żeby usługi identyfikowania obywatela w internecie, które obecnie są przedstawiane jako pewna zaleta, nie? Możesz mieć... I wtedy sobie coś załatwisz, wyślesz pismo, zarejestrujesz coś i tak dalej. Ale z czasem rzeczywiście, kiedy one się staną naszą codziennością, bo ja myślę, że się staną, to wtedy dopiero będą ale pomysły my, dotyczące. Ale lokowania. odróżnijmy usługi, które wymagają naszego uwierzytelnienia i znajomości naszej tożsamości od usług, które totalnie tego nie potrzebują. No bo serwis pornograficzny nie musi tak, wiedzieć co to ja wszystko jest konieczny, mam tyle lat, mieszkam tu. Wiesz do czego zmierzam? Obecnie rzeczy, nawet takie jak podpis Apple App, podpis profilem zaufanym, to jest coś, co możesz mieć, a nie musisz. Moim zdaniem zmierzamy w stronę świata, gdzie kiedyś to nam będzie przyznawane tak jak PESEL Ale czy NIP. Czy... I nawet nikt nie będzie myślał o tym, żeby załatwiać pewne złe? sprawy papierowo. To jest spoko, tylko że wtedy, jak się pojawi projekt taki jak ten, to odpowiedź, jak to załatwić, będzie oczywista. Mm. Chyba nie do końca, bo w Jakby, praktyce no też oni istotne. by mogli zaufać ci ustawodawcy. Jeżeli mamy coś takiego jak podpis jakiś cyfrowy, albo właśnie ten profil zaufany, cokolwiek innego, to pomyśleć, no to dobra, chcesz mieć dostęp w takim razie, to założysz sobie taki profil. Nie jest to problem, wchodzisz do banku, klikasz chcesz profil, masz profil. Nie? I skorzystaliby z tego naprawdę, tylko moim zdaniem, no. To nie jest coś, co zostanie wprowadzone, a mogłoby być wprowadzone tak, jak mówisz, tylko no, to by było jeszcze większe, właśnie takie zagrożenie dla prywatności. Wtedy już trzeba się podpisać imieniem, nazwiskiem na konkretnej stronie, podpisem tego typu. No i no, nie za bardzo sobie to wyobrażam. Nie wiem, ja tak na to patrzę. Chodzi mi o to, że taki system tak jakby już funkcjonuje, jest łatwy do wdrożenia, ale póki co jeszcze nikt no, nie wpadł na to, aby go użyć. Chociaż gdybyś go użył, to zawsze możesz twierdzić, nie mam podpisu zaufanego. No to w takim razie Ech. nie obejdziesz blokady. Chodzi o to, że ja, ja zmierzam do tego, że na razie nie masz, nie masz jakby obowiązku posiadania no tak, tego tak. rodzaju elektronicznej weryfikacji. Nie? A w momencie, kiedy stanie się to naprawdę standardem albo wręcz obowiązkiem, no to co możemy wymyślić a propos udostępniania na jakiś treści? W wielu w mecie, miejscach to się nie? stało standardem, bo na przykład no, założenie, załóżmy firmy w Polsce. Papierowo jest trudne. A jeżeli zrobisz to przez internet z, z użyciem profilu zaufanego, jest banalnie proste. Złożenie wniosku o 500, plus, dwa kliki w, w Twoim banku, albo ewentualnie wype wypełnianie tam sterty dokumentów, zanoszenie tego indywidualnie albo wysyłanie listem poleconym. Na tej zasadzie, więc. No. Dobra, to, to, to teraz dam Wam taki krótki przykład z pogranicza tego, o czym mówiliście. Internetowe konto pacjenta. Lekarze teraz wystawiają e-recepty. I. Ty tą receptę możesz odebrać, bo dostaniesz wydruk tej recepty od lekarza, ale to, to już oznacza, że Twoje dane wizyta jest odłożona w odpowiednim systemie Ministerstwa Zdrowia, NFZ-u i tak dalej. Albo Ty możesz się zarejestrować i tą receptę ze swojego konta sobie pobrać. Nie ma znaczenia, czy się zarejestrujesz, czy nie. Informacje na temat Twojego PESEL-u, tego kim jesteś, imienia i nazwiska oraz leku i dawki, jaką pobierasz, wizyty udanego specjalisty lekarza, są w centralnym systemie. Czy uważacie, że to jest ok, czy nie? Bo ja doceniam wygodę tego rozwiązania, doceniam to, że państwo może kontrolować, nie wiem, sprzedaż leków, czy robić jakieś statystyki, czy może jakieś inne rzeczy, o których nie wiem, bo nie jestem z tej branży, ale mnie, jako pacjenta, to trochę niepokoi bo ja bym bardzo nie chciał, żeby ktoś kiedyś uzyskał dostęp do mojego internetowego konta pacjenta, tak jak na niebezpieczniku wiele razy pokazywaliśmy, że był dostęp do konta Puezus czy jegoś, że na skutek błędów można było dostać się do czyichś kont na e pułapie, albo, że jakaś pani Halina czy pan Rysiu wyniesie sobie dane, bo pracował akurat u integratora albo wprost w firmie, która zajmuje się obsługą tego systemu i powie, że konieczny na przestrzeni ostatnich 30 lat to brał takie i takie leki, ma takie i takie schorzenia, albo często odmierza Oferkę, specjalistę. No sorry, ale albo naprawdę podobną jak kafera PESEL, nie? Gdzie no no dokładnie. Na duży to dostęp. Tak, no, no pytanie czy kiedyś nie przyjdzie komuś do głowy świetny pomysł, to my zanonimizujmy te dane i sprzedajmy je albo udostępnijmy w takiej w innej formie, a na podstawie tych danych ktoś zrobi jakieś wyliczenia. I mnie to nawet nie bardzo chodzi o, o mnie samego, bo może ja nie wiem, na tym etapie mojego życia jeszcze nie mam się czego wstydzić, jeśli chodzi o historię mojego zdrowia. Ale w przyszłych latach być może na tyle zmieni się nasza cyfrowa Polska, że dostęp do internetowego konta pacjenta będzie wymagany, żeby móc sobie oszacować wysokość polisy na życie. No ja potrafię sobie to wyobrazić, tak jak teraz potrafię sobie wyobrazić to, że niektóre firmy, które udzielają rad, żądają loginu i hasła do twojego konta bankowego albo wydruku z twojego konta bankowego, żeby ocenić twoją zdolność kredytową, bo w ten sposób zmniejszają sobie ryzyko wpakowania się w wydanie pożyczki osobie, która nie będzie w stanie jej spłacić, bo jest rozrzutna czy cokolwiek. A tutaj ubezpieczyciel popatrzy sobie na nasze internetowe konto pacjenta i mówi "O, panie, to rak, 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 bo nam z modeli statystycznych wychodzi, że tego, tego i typu schorzenia tak często i taka wątłość zdrowotna to nas będzie więcej Więcej kosztowała niż mniej, więc Bach, składka 200% do góry. Ale może ten przykład z ubezpieczycielem jest tandetny. Ja widzę dużo zagrożeń w tym, że ktoś tak wrażliwą strefę mojego życia, jak leki, jakie przyjmuję, schorzenie, jakie miałem, może wydedukować po centralnym systemie, w którym ja się znalazłem i z którego ja nie mogę się wypisać, bo nie wiem, czy od 1 stycznia, czy kiedy wchodzi ta ustawa, obowiązkowo wszystkie, wszystkie recepty będą wypisywane w formie e-recept. Tego nie da się ominąć. Ja muszę iść teraz do lekarza, podawać fałszywy pesel i dostawać receptę. Być może ten mój fałszywy pesel akurat trafi w jakiegoś Jana Kowalskiego, i to jest problem, bo wystawienie tej recepty od razu pokazuje miej nazwisko osoby, więc muszę być pewien, że ten fałszywy PESEL albo nie istnieje w systemie, albo że mam PESEL innej osoby, bo inaczej lekarz może zacząć dziwnie na mnie patrzeć i w tym momencie okazuje się, że no ja nie jestem w stanie kupić, nawet gdybym chciał mieć stuprocentową odpłatność jakiegoś leku, bo nie chcę korzystać z refundacji. Tak? Ten system powstał między innymi po to, żeby kontrolować tą refundację, wiedzieć, czy tam ktoś nie tnie za bardzo naszego państwa na dopłaty do leków, ale ja nie mam takiej Możliwości, żeby teraz leku, który jest na receptę, nawet 100% płatnego, kupić sobie w formie anonimowej. Znaczy jest taka możliwość, sprzedam. Ale co z tego, że kupisz anonimowo, jak masz wypisane? No nie, no mogę kupić na czyjś no. PESEL, tak? No chwila. Bez problemu, a, 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 tak? No to, to, nie jest problem, tylko że ten PESEL, e, wiem jak wygląda ten system, bo przy lekarzu, który wystawiał receptę, byłem i, i pomagałem mu skonfigurować <laughs> ten system, tak? Bo tam trzeba wizytę założyć i tak dalej. E, no i, 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 co się okazało? Okazało się, że, że, tam, no tam po prostu jest formatka, tak? Podaj, podaj PESEL pacjenta, bach, podajesz PESEL, zaciągać się imię i nazwisko, a adres, okej, okay, lekarz sam wypisuje. Tak mój adres się nie zaciągnął, nie wiem czy z bazy rządowej, czy dlatego, że moje konto internetowego pacjenta nie istnieje. W każdym razie jak najbardziej potwierdzenie imię i nazwisko i numer PESEL było. Ja mogę zgrywać obcokrajowca, tam jest wtedy inna formatka i to mogę zasugerować jako jedno z rozwiązań, albo druga rzecz jest taka, że no, udajemy, że nie wiemy, dlaczego jest błąd w naszym PESEL-u, przysięgamy, że taki mamy, ale niestety portfela nie mamy ze sobą, więc no nie możemy tego pokazać, a skoro jesteśmy już na wizycie i tego leku potrzebujemy, to może by pan szanowny lekarz wypisał ten lek jako tak Ale zwana profamilia. Też... Profamilia to czy jest to... taki skrót, który można zastosować i jak lekarz wypisze receptę profamilia, czyli tak jakby na, na siebie, ktoś inny może też ten lek odebrać I, i każdy lekarz ma taką możliwość, więc pamiętajcie, profamilia. A czy to nie jest tak, że jak podasz, że ten pesel od razu będzie miał znaczenie dla niej, odpłatności za zaświadczenie, czy coś? No chyba że jesteś prywatny, no to nie. Ale nie ma znaczenia, że jesteś tak prywatnie. No, lekarz, który jest prywatnym lekarzem, też ma zarejestrowaną pracówkę, wystawia recepty i po prostu dawniej na tej recepcie mógł sobie napisać cokolwiek, pani w aptece to sobie skanowała czy wpisywała, mniejsza z tym, gdzieś to wędrowało, nikt nie weryfikował, czy tam lekarz napisał Piotr, czy Łotr, czy cokolwiek innego, bo lekarza nie dało się odczytać po jego piśmie, a teraz... Wszystko jest w centralnym systemie, tak? Ktoś może zrobić jedną kwerendę i dowiedzieć się, jakie leki ja przyjmowałem. No, mnie się to nie podoba, no, no sorry, tak? A mówimy tutaj o sferze, jakby informacji życia prywatnego. I myślę, że podobnie czułbym się zaniepokojony, gdyby istniało takie internetowe konto użytkownika stron pornograficznych, gdzie no to ktoś to może. Za... zrobić integrację od razu, podpiąć to pod IKP, nie? Gdzie, I gdzie... i, I zamówić i... niech. Gdzie, gdzie po prostu byłaby Odłożona historia tego, co ja... Ale ja właśnie oglądam. do tego, o tym właśnie mówiłem wcześniej, nie, no bo teraz czy się nie znajdzie polityk, który wpadnie na to, że na przykład pornografia jest jakąś tam kwestią związaną z seksualnością, może nawet może nawet paść taki argument, podepnijmy to pod IKP, no jak ci poleci stamtąd, polecą dalej, no to i tak już poszło, tak, no to się przejmujesz już tą pornografią, jak wyjdzie na to, że masz hemoroidy, nie. To znaczy, wiem, że brzmi to głupio, natomiast ja po prostu wiem, jaki jest poziom propozycji, jakie padają w odniesieniu do takich rzeczy. Może jesteśmy ostatnim pokoleniem, które, które ma prawo do prywatności czy anonimowości w sieci i, i nie doceniamy tego tak, jak powinniśmy, a jak się okaże, że Powinniśmy mieć to prawo, to będzie już trochę za późno, żeby się z czegoś wycofać. Bo jeszcze odnosząc się do tego, co, co pojawiło się jakby w polemice do naszej krytyki, że prywatności tak naprawdę nie ma. I ja powiem tak, i tutaj się we mnie odezwie nutka inspektora ochrony danych, jakby, ale. Kurde, w ogóle nie ma ochrony prywatności. Zgodzę się z tym, że nie ma czegoś takiego jak stuprocentowa prywatność, czy stuprocentowa anonimowość, podobnie jak nie ma stuprocentowego bezpieczeństwa. Natomiast tak samo jak istnieje pewien akceptowalny poziom ochrony prywatności, sorry, bezpieczeństwa, czyli istnieje pewien. Akceptowalny poziom bezpieczeństwa, tak samo istnieje pewien akceptowalny poziom ochrony prywatności czy wręcz anonimowości e, e, obywatela, nie tylko w internecie, ale w ogóle w świecie jakiś tam. Nie? S są sytuacje, w których nie musimy się wcale wszystkim przedstawiać. I tu jest widz i, i to chciałbym podkreślić, bo yy, zapewne ten motyw będzie się pojawiał jeszcze w dyskusjach na ten temat. Ja wiem, że nie ma stuprocentowej prywatności, czy wiem, że nie ma stuprocentowego bezpieczeństwa. Niemniej niebezpiecznik coś tam do tego bezpieczeństwa robi, dlatego że chcemy obniżyć poziomy pewnych ryzyk. I miejmy to zawsze za uszami w momencie, kiedy mówimy o takich rzeczach. Nie? Yy, czyli może powinniśmy powiedzieć, ta ustawa nie jest zagrożeniem dla prywatności, czy te takie pomysły, one są zagrożeniem dla możliwości kontrolowania prywatności w takim zakresie, jakim nam, nam jeszcze pozostał. Jezu, to skomplikowałeś, bo moim zdaniem to jest totalne zagrożenie dla e, e, prywatności. No Zawsze jak tak chcesz tak, coś no? dyplomatycznie powiedzieć, to skomplikujesz. Nie? No nie, no wiesz, ja się, ja, ja się poczułem trochę no powiem szczerze, oszukany, no bo o ile nie zgadzam się całkowicie z implementacją techniczną, Jaką proponuje stowarzyszenie czytaj nie proponuje żadnej, tak, a ma jakieś tam no śmieszne, znaczy, prymitywne uwagi związane z, z wymaganiami, z tym jakie stawia technologii, która nie istnieje. O tak, tam, tak Dziękuję się... za dyplomatyczne określenie tego. To moim zdaniem informowanie w jednym zdaniu powyżej, że prywatność dla nas jest najważniejsza. Chcemy, żeby ona była najważniejszym elementem tego mechanizmu weryfikacji wieku. A puszczanie w drugim zdaniu. Zdajemy sobie sprawę, że może nie być ona osiągnięta w 100%, to obydwa zdania są w porządku, więc im więcej jej będzie w naszym rozwiązaniu, tym lepiej. Dobra, akceptowane, A w kolejnym zdaniu, ale przecież sami wiecie, że prywatność nie istnieje. Hehehe. No to kurde, sorry, ale to jest po prostu zaprzeczenie samemu sobie, duża hipokryzja i jakby z góry takie, taka informacja od ustawodawcy, że my sobie tak gadamy o tej prywatności, nie, ale przecież tej jary się wiemy, że jej nie ma, tak? Więc zróbmy coś, żeby było, bo nam zależy na tym, żeby było, bo dzieci najważniejsze, hurdur, ale, ale nie, ale nie róbmy może za dużo, nie, no bo ta prywatność to i tak nie ma znaczenia. Nam nie jest potrzebna. My przecież nie mamy nic do ukrycia, więc tak samo pozostałe miliony, Polaków nie powinny mieć z tym problemu. To jest dla mnie problem. Ja tak jeszcze jedną rzecz powiem mówię. Wspominałeś tam, że w porozumieniu czy tam jakoś we współpracy z Pornhubem powstało kilka firm, które weryfikują wiek użytkownika ale też... Jedna, jedna powstała z, przez spółkę, która jest hmm. współwłaścicielem Pornhuba, a reszta no to, to są byty niezwiązane na, na, na moją wiedzę, ale hmm. pewności nie ma. No tak, tylko że Pornhub wypuścił też swoją usługę VPN Hub'a, prawda? VPN Hub, czyli darmowy, darmowy Pornhubowe VPN polega na tym, że jeżeli masz problem z dostępem do ich serwisu, to możesz kliknąć dwa razy i w zasadzie się no, wpuszcza tam, gdzie trzeba. nie? To nie jest tylko dostęp do ich serwisu, tylko to jest normalny VPN, taki w Pełni normalny, w sensie można po normalnych stronach chodzić. Jedyną opłatę, jaką oni tam biorą, to statystyki zbierają, więc to nie jest anonimowe. Ale chodzi mi o to, że ta sama firma, która w zasadzie przyczyniła się do weryfikacji, też dała narzędzie do obejścia tego czegoś, co też pokazuje, że obejście no, nie jest jakoś skomplikowane. Nie wiem, za każdym razem, jak mowa jest o jakiejkolwiek cenzurze w internecie, to pada słowo VPN. No i teraz nikt nie dał tak naprawdę żadnego rozwiązania, jak można byłoby zrobić coś takiego, jak. Blokada internetu i VPN-ów. Moim zdaniem, technicznie to nie jest możliwe. I cały czas jest to takie słowo wytryk typu VPN i pozamiatane. Nie? No nie no, to, 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 to musiałoby niektóre być Niektóre Regulują od... dostęp do VPN-ów. Znaczy, no tak, Ale, to jest, ale to też no jest luzoryczne, bo ja w, Dubaju, ja w Dubaju korzystałem z VPN-a i, i nie wiem, nikt do mnie nie przyszedł i nie powiedział, że aresztujemy cię, tak? A, a VPN są tam zabronione. Signal? W momencie, kiedy byłem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, nie łączy się z serwerami normalnie, ale pstryk, ustawiasz sobie, jestem w kraju z cenzurą, no i zaczyna się łączyć, tak więc obejścia są, oczywiście, że są i dla osób technicznych, one będą zawsze dostępne. Natomiast ja bym jednak rozróżnił trochę to, ten mechanizm tego HID, H-checku, weryfikacji wieku od VPN-a, no bo co z tego, że ja się połączę przez VPN-a? to ja mogę obejść limitowanie dostępu do tej strony pornograficznej przez mojego operatora czy innych operatorów, ale jeśli serwis sam będzie zmuszony weryfikować wiek każdego internauty, no to ja nawet po trafię na HID. Ale moim zdaniem to jest niemożliwe. bo się jakoś uwierzył. Moim zdaniem jest... Oczywiście, że jest niemożliwe. Ale nie, nie powiem Ci tak. dlaczego. Tak nie technicznie nawet. Pornhub będzie to... No, Perham będzie to serwował tylko i wyłącznie tym y, y, krajom, y, do, którego do tego zmuszą, no i w tu jeszcze w będzie biznesowe do, cel. Docieramy, docieramy do kolejnego problemu, który się uwidocznił w tym projekcie ustawy internet nie zna granic państwowych i trudno się zmusza, jak pokazuje praktyka, zagraniczne podmioty, żeby respektowały prawo jednego kraju. Tak ogólnie taka, taka uwaga, bo też kiedy przeczytałem ten, ten właśnie projekt ustawy, to najbardziej mnie to rozbroiło, że mamy nałożyć na podmioty zagraniczne obowiązki polskie, tak? No sorry. Spoko. Stowarzyszenie będzie do nich pisało w każdym języku Unii Europejskiej, więc na pewno zareagują. I mają odpisać po polsku. Tak, ale, właśnie, ale odpisać <laughs> mają po polsku, nie? E, powodzenia. Było już kiedyś tak coś takiego, chyba w tamtym no. roku, propozycja narzucenia dodatkowych opłat na wszystkie przesyłki z Chin. Tam miało być, chyba, 40 zł. miał płacić każdy Chińczyk wysyłający do Polski. Tylko on musiał jakieś papiery tam złożyć do polskiego urzędu i jeszcze rozliczyć się z tego. Nie? No, chyba nie wypaliło, z tego co wiem, więc. E, no. Tak wygląda próba wprowadzenia czegoś takiego. To znaczy, tam było napisane, że nadawca paczki powinien tam zdeklarować jakieś rzeczy, wypełnić odpowiednie papiery. No, nadawcą jest Chińczyk na przykład, nie? To tak samo myślę, że jeżeli będzie polskie prawo weryfikacji wieku, to co, ktoś się zintegruje z polskim systemem? No nie bardzo, no, po prostu to jest niemożliwe. No nie, no Polacy, Polacy musieliby stanowić dużą grupę użytkowników, na której można zarobić. Ja może nie jestem jakimś power userem Pornhuba. Zraz widziałem, no, góra 2. Ale tam się płaci za coś? Może wy wiecie, albo wasi koledzy? W sensie, czy, czy rzeczywiście Polacy są taką grupą, która dostarcza kasiory porthubowi? Cisza. Czekaj, pytam, kole... pytam A kolegę. Mnie zas... no. To, co mnie jeszcze zastanawia, to tak, miałaby powstać lista stron, tak? Duża by była tam w, pod artykułem, który napisał Piotrek tam, jest w komentarzach, ktoś budował taką listę dla siebie i chyba wyszło mu 13 tysięcy jakichś tam stron z, zgromadził, więc no, ta lista byłaby spora, a i tak pewnie niektóre nisze byłyby niezagospodarowane, no jakieś tam strony, nie wiem. No, reddit. Reddit. Tak, jedno -nogie karły na Twitter, przykład. albo Instagram. Czy... Tak, tak. Zawsze jest no, niezagospodarowana jest... nifa. No. I akurat wątpię No tu rozumiem, pada. że w, 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 z, tą, z tą niszą wpadamy i tak w, w ten obszar, o którym już mówiliśmy, że zdajemy sobie sprawę z tego, że nie ma stuprocentowego bezpieczeństwa. Zawsze będą jakieś serwisy, do których nie dotrzemy, których nie zablokujemy. No też perełki sztuki renesansu, nie? W nawiązaniu do Berniniego i Dawida wcześniej. No a ja, ja teraz zrobiłem no. taką. A taką refleksję małą wstecz i myślę sobie, że, no rzeczywiście tego Pornhama nie znam, ale kojarzę, że pisaliśmy kiedyś artykuł o zbiorniku, no i na zbiorniku rzeczywiście ludzie zostawiali pieniądze, bo tam były te tak zwane kamerki, gdzie można było zobaczyć osoby albo osobę za kamerką, z którą jak się ją kliknęło, to można było ją napiwkować, prosząc ją o wykonanie różnych czynności, i ten napiwek był jakby nagrodą za wykonanie tych, tych czynności. Rzeczywiście ludzie w tym serwisie dodawali do swojej portmonetki pieniądze, a, a no nie aktorki, tylko użytkowniczki czy użytkownicy tego serwisu otrzymywali te napiwki, co też spowodowało tak naprawdę to, że po włamaniu tego serwisu i kradzieży bazy danych w tej bazie znajdowały się nie tylko pseudonimy tych osób, które chciały zachować prywatność i często na tych kamerach no nie pokazywały swojej twarzy tylko znajdowały się tam dane związane z no, koniecznością odbioru wynagrodzenia, więc już dane finansowe, które no wiadomo tutaj są na faktyczną osobę I, i to potem spowodowało możliwość, która się ziściła szantażowania tych osób, czyli przestępca, który wykradł ich dane, szantażował ich później słuchajcie, mam takie i takie dane, płacicie mi albo ja waszym znajomym kolegom z pracy, powiem co robicie tam po godzinach na tym serwisie, więc być może na Pornhubie również są takie portmonetki i jednak... Po Pornhub w momencie, kiedy zostanie zablokowany w Polsce, odczuje tak drastyczny spadek przychodów z naszego kraju, że rzeczywiście zgodzi się na to, żeby jakąś tam jeszcze nieznaną wciąż formę weryfikacji wieku zastosować. Kto wie? Może napiszmy do nich z pytaniem, czy mają duży odsetek przychodów. Ale z Ale oni Polski. chyba publikują co jakiś czas, bo A statystyki. Oni mają bardzo fajne badania, publikują na tym na Twitterze, tak. Tak. Ostatnio, tak, ja ostatnio czytałem zestawienie tegoroczne, właśnie co było wyszukiwane. No, niektóre rzeczy były zaskakujące. Jedno nogie Spróbuję. Nie, tam był <grym> chyba politycy pisać, w ta. Teraz wszyscy wyszukują ekstaza świętej Teresy. No ale przyczyniamy się też teraz jako niebezpiecznik do jakiegoś promowania wiedzy. czy świętej renesansę. Teresy? No, o wiedzy o sztuce <grym> renesansu. <grym> Oczywiście. No nie, ja, ja uważam, że to jest dobry pomysł. Można się do nich odezwać, zobaczymy, co nam. Eee. Odpowiedzą, zawsze, są jakieś wartościowe informacje, które może popchną dyskusję no, do nas. Mam te dane, tak? 6597 petabajtów da danych przetransferowali. No proszę. I co tu mamy? Search Defined 2019 rok. Amateur alien POV Cosplay jest popularny. Japanese, e, najczęściej wyszukiwane. A propos Japonii. Znaczy jednak, ludzie lubią e, hentai, to Pixelizowane. Tak. E, tu mam gwiazdy: Avengers, e, Harley Quinn, Teen Titans, Incredibles jeśli chodzi o najczęściej wyszukiwane gwiazdy. Captain, Ma Mar Captain Marvel i Family Guide, co ciekawe. E, most searched for video games. Overwatch, Fortnite, Pokemon. Się a, a są zarobki, czy przychody? E, nie, nie, nie widzę nic takiego. Także nie, 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 tego nie mam. Same, same preferencyjne kwestie. I tym optymistycznym akcentem. No to cóż. E, może powinniśmy powiedzieć na koniec, że czekamy na kolejny poprawiony projekt. E, propozycji ustawy. Swoją drogą ciekaw jestem. E, Ciekaw jestem, czy to się doczeka faktycznie jakiegoś procedowania, no bo wsparcie ze strony premiera wydawało się dosyć, ale jeszcze sobie pozwolę na taką krótką wzmiankę. Jeśli pamiętacie całą aferę o akta, to później akta 2 przeszło łatwiej, bo moim zdaniem w akta 2 częściej mówiono o prawach autorskich, a mniej, mniej o tym, że to, to się będzie wiązało z blokowaniem czegoś w internecie. Znaczy. Ciekaw jestem, jaka byłaby odpowiedź opinii publicznej, jeśli jakiś bardzo konkretny, bardzo konkretny projekt już się pojawi. I, I moim zdaniem ta odpowiedź nie musi być. W ogóle ciekawe by było zrobienie jakiegoś badania opinii publicznej w rodzaju, czy, czy dostrzegacie. Konieczność blokowania, bo to jest pytanie inne niż pytanie, czy dostrzegacie konieczność ochrony dzieci w taki sposób, nie? Mhm. I, i, I to bym chyba też sugerował twórcom projektu. I gdyby miał. A poza być tym to, 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 bloko, to blokowanie też jest. Bo do może do czego operatorów domyślne kategoryzowanie to, o czym Kuba mówił, jest łatwiejsze do wdrożenia niż jakieś, nie wiem, synchronizowanie się z rejestrami, zdejmowanie tych stron non-stop. Może, bo mi chodzi o to, że może na koniec, żebyśmy nie wyszli na taką lożę szyderców, że sobie usiedliśmy i skrytykowaliśmy projekt. Może dajmy pozytywny feedback. No więc tak, ustalmy, co chcemy. Bez kryptotutów. Nie, ale ja chcę pozytywnie, dyplomatycznie, wiesz. Ustalmy, co chcemy, bo na razie nie wiadomo, co, co właściwie ma być zrobione, e, spytajmy się, czy naprawdę jest potrzeba społeczna zrobienia tego, a nie tylko, czy jest ogólnie sformułowana chęć ochrony dzieci, no bo to, to jest tak, jak wspominaliśmy w artykule, pewnego rodzaju klasyka gatunku. Tak, tam, ja też, ja, ja bym ogólnie chciał, żeby wojen nie było też jest potrzeba. Ja taka. bym chciał, żeby wszyscy byli szczęśliwi, tak, i żeby, Ustawę, żeby każdy, miał, żeby każdy, każdy miał 100 milionów. Tak. I wreszcie co jeszcze? Czyli ustalmy, co chcemy. Ustalmy, czy na pewno chcemy osiągać ten cel w taki sposób, w jaki i, i, i czy jesteśmy w stanie pogodzić się z kosztami. Czy zdajemy sobie no sprawę z ryzyk związanych z taką implementacją. Dokładnie. I, I pamiętajmy o jeszcze jednej rzeczy, że Niektórych problemów dzisiaj nie da się rozwiązać technologią, i być może to jest jeden z tych problemów. Tak, i tym optymistycznym akcentem dziękuję Wam bardzo, Kubo Piotrku. No, i do usłyszenia następnym razem. A jeśli tego odcinka słuchają rodzice, którzy chcieliby zabezpieczyć swoje dzieci w internecie, zabezpieczyć ich urządzenia, smartfon, komputer, nie tylko przed zagrożeniami w internecie, ale również przed niechcianymi treściami, takimi jak pornografia, ale nie tylko, to mamy dla Was dobrą informację. Przygotowujemy taki poradnik, który ma opisać, jak można to zrobić za pomocą wbudowanych w urządzenia rozwiązań, jak i firm. Trzecich, które świadczą różnego rodzaju usługi, których oprogramowanie trzeba dodatkowo zainstalować. I gdybyście chcieli pozyskać taki poradnik w przyszłości, no to prosimy Was, żebyście przeszli na stronę niebezpiecznik.pl, łamane przez dzieci, i podali swojego maila. Będziemy tam wysyłali informacje o tym, jak można zabezpieczyć, nadzorować swoje dziecko w internecie, chronić je przed niechcianymi treściami.